Cześć, jestem Dawid Muczadło i witam Was w moim pierwszym filmiku z moich przygotowań do bycia Bug Bounty Hunterem. Szybkie przypomnienie, o co chodzi w tej serii. To moim celem jest zarobienie w programach Bug Bounty, czyli hakowanie firm etycznie. Będę zgłaszał błędy, które znalazłem i dostanę jakąś nagrodę. I moim celem jest zarobienie czegokolwiek w ten sposób w tym roku. Co z tego wyjdzie? We will find out, bo na razie nic nie wiadomo, także zapraszam do hakowania. Zacznijmy najpierw od planowania. Mam minimalnie 5 godzin przeznaczonych na hakowanie w tym tygodniu i chciałbym maksymalnie wykorzystać ten czas jak tylko mogę. Po pierwsze, w tym tygodniu będę robił CTF-y, po drugie, czytał książkę, a po trzecie, praktykował różne rzeczy, te, których się nauczyłem. Czyli jeśli przeczytam o danym błędzie, o nowej technice szukania błędu, to będę starał się wypróbować to w praktyce. Postaram się pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. I pomiędzy tym wszystkim będę też czytał regularnie Twittera. Na Twitterze obserwuję sporo osób z bezpieczeństwa, sporo Bug Bounty Hunterów, którzy wrzucają bardzo często jakieś tipy, które są super pomocne i będę to czytał. Będą też blog posty, które również znajduję na Twitterze albo na Medium, więc zaczynajmy. Zacznijmy od tego, że w tym momencie mam 15 punktów i jak widzicie udało mi się zebrać już 2 zaproszenia, czyli wcześniej musiałem zebrać po 26 punktów. Rozwiązałem dosyć sporo tych challenge'ów, robiłem głównie te łatwe lub średnie, żeby jak najszybciej zebrać punkty. Dwie firmy wysłały mi zaproszenie do swoich programów. W pewien sposób je zmarnowałem. To moje pierwsze zaproszenie, jakie otrzymałem, dostałem do jakiejś tam randomowej firmy. Ta firma była dosyć nudna z mojej perspektywy. Nie było tam wielu rzeczy, które mógłbym znaleźć. I jakoś nie chciało mi się szukać. I z tego, o ile pamiętam, nie było fajnych nagród pieniężnych. Więc to zaproszenie tak jakby przepadło, bo zignorowałem tą firmę. Drugie zaproszenie, które otrzymałem, byłem już bardziej świadom. Jeśli zaprosi was jakaś firma, to wy możecie odrzucić to zaproszenie i wtedy dostaniecie jakby następne zaproszenie, ale od innej firmy. I ja świadom tego, odrzuciłem to pierwsze zaproszenie, ale nie wypełniłem takiej ankiety po tym odrzuceniu, przez co nie dostałem kolejnego zaproszenia, tylko jakby to zaproszenie przepadło. I jestem w tym momencie, w którym mam 15 na 26 punktów zebranych i rozwiązuję sobie różne challenge. W tym momencie zostały mi same medium i hard. I moim celem na ten tydzień jest zebrać trochę punktów. Bawię się w rozwiązanie challenge'u Photo Gallery. To jest galeria z ładnymi kotkami. I zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Wow, okej, jesteśmy już po tygodniu i wiecie co? Tydzień nas zweryfikował, bo wyszło zupełnie inaczej. W tym tygodniu poświęciłem około 2 godzin na próbę uzyskania kolejnej flagi. Pierwsza flaga w tym CTF-ie to był SQL Injection, jednej ze ścieżek do tych zdjęć. Po uzyskaniu tego SQL Injection można było również czytać pliki. Przeczytałem sobie plik main.python, w nim znajdowała się pierwsza flaga, którą oczywiście tam zdobyłem już wcześniej. Moim celem były kolejne flagi, próbowałem samemu je zdobyć, ale nie udało mi się, więc znałem sobie przycisk, żeby otrzymać jakieś wskazówki i nadal mi się nie udało. Próbowałem wykorzystać ten SQL Injection do zmapowania całej bazy danych tego challenge'u i nawet początkowo próbowałem użyć SQL Mapa, ale z jakiegoś powodu SQL Map nie działał mi. Nie wykrywał mi, że w tym danym miejscu jest SQL Injection, więc postanowiłem, że samemu napiszę sobie ten skrypt. On wygląda w ten sposób. Ale działa. Polega na tym, że wysyłamy sobie takie o zapytanie i literka po literce czytamy sobie w tym przypadku ścieżkę do zdjęcia. Co jest dziwne, w tym challenge'u są dostępne 3 kotki, w sensie widać 3 kotki i zdjęcie jednego z nich się nie ładuje. Na to też wskazuje podpowiedzi. I never trust a kitten I can see or a query results. Bla, bla, bla. I generalnie chodzi o tego kotka, tutaj, o tego trzeciego kotka. I przejdziemy sobie na tą ścieżkę, z której ładowany jest trzeci kotek. Ona nam zwraca 500, dlatego kotek się nie ładuje. I to jest zdjęcie ID 3. Nie jestem w stanie dojść, dlaczego to zdjęcie się nie ładuje. Próbowałem zczytać tą ścieżkę właśnie z bazy danych i udało mi się zczytać, mój skrypt działa. Ale utknąłem. Na razie nie wiem, jak to rozwiązać. Dlatego jako odskocznie postanowiłem, że pooglądam sobie
na Hamseka. Jest to taki streamer, który pokazuje, jak hakuje różne rzeczy. Bardzo lubię go oglądać, bardzo dużo się też od niego nauczyłem. I on zajmuje się głównie hakowaniem firmy Verizon Media i na streamie pokazywał, jak wykonywał rekonesans, subdomen tego programu Bug Bounty. I pojawiła się tam jedna domena, która mnie zainteresowała i postanowiłem, że samemu na własną rękę sobie poszukam w niej podatności. I wpadłem w wir poszukiwań. Nie siedziałem 5 godzin, a 20. Udało mi się siedzieć nad CTF-em, tak jak planowałem. Udało mi się czytać książkę Sekuraka i udało mi się praktykować przeczytaną wiedzę z książki w publicznym programie firmy Verizon Media. Muszę się wam pochwalić, że udało mi się znaleźć dwie fajne rzeczy, które zgłosiłem do tego właśnie programu. Jedna z tych rzeczy to był panel deweloperski. Można było tam przeglądać status serwera i aktualne wątki, które działały na serwerze i jakieś tam informacje podstawowe o nich. Uznałem, że to było dosyć ciekawe i wysłałem zgłoszenie. Druga rzecz, którą udało mi się znaleźć, to znalazłem na serwerze w jednej ze ścieżek konfigurację serwera Apache. Ta konfiguracja była publicznie dostępna i to było moje drugie zgłoszenie. Jak się później okazało, w tej konfiguracji nie było nic ciekawego, więc nie otrzymałem nic za te zgłoszenia. Nie zawierały na tyle wrażliwych danych, żebym dostał jakąś nagrodę. Dobra, czyli podsumowując. No nie wyszło tak jak planowałem, ale wyszło dobrze. To znaczy, częściowo przybliżam się do mojego celu małymi krokami, bo udało mi się znaleźć dwie rzeczy, których nie powinno być. I rzeczywiście te dwie rzeczy, które znalazłem, same w sobie nie są podatnościami żadnymi, ani nie są to jakieś super wrażliwe informacje, ale sam fakt, że udało mi się to znaleźć. To znaczy, że jeśli będę szukał wystarczająco długo, może uda mi się znaleźć inne rzeczy. Jeśli chodzi o to, co jeszcze robiłem w tym tygodniu, to oglądałem sporo streamów na Hamseka. Ja sobie obserwuję, co on dokładnie robi, jak on to robi, jakich skryptów używa, bla bla bla, ja sobie to później odtwarzam. I napisałem też własny skrypt do testowania, a raczej do szukania różnych dziwnych haseł, jakichś tokenów zostawionych na stronach albo w plikach JavaScript. I w sumie zobaczę, co z tego wyjdzie. Mój pomysł początkowy był taki, że istnieje skrypt, który służy do szukania na GitHubie różnych pozostawionych kluczy do API, loginów i haseł, których ktoś zapomniał usunąć ze swojego GitHuba i wrzucił to publicznie. Jest nawet taka strona, która na żywo wyłapuje wszystkie rzeczy, które ludzie wrzucają do swoich publicznych repozytoriów. I to wszystko, te dane są streamowane na żywo, więc możecie sobie pooglądać, może wyłapiecie coś fajnego. I ja chciałem stworzyć coś podobnego do wyłapywania takich rzeczy, tylko że ze stron. Wiecie, jakby ten sam mechanizm, tylko że podam sobie link albo jakąś domenę do strony i to wypluje mi, czy są jakieś tam dziwne stringi na stronie. I zrobiłem to. Napisałem sobie taki skrypt. Bardzo dużo wzorowałem się na tym samym kodzie, który jest użyty do skanowania GitHuba. Między innymi użyłem regexów, tych samych, do szukania rzeczy. Jak jeszcze bardziej ulepszę ten skrypt, to może nawet go udostępnię publicznie. Zobaczymy, jak będzie działał. Bo na razie, wiecie, mój kod jest krapem, więc jeszcze wam go nie pokażę, ale... Więc okej. Jeśli miałbym coś powiedzieć o tym tygodniu, to... Tak naprawdę ten tydzień nie trwał jednego tygodnia, tylko z półtora. Ale łączę sobie to wszystko w tydzień. Wybaczcie mi, okej? To jest mój pierwszy tydzień. Wasz też pierwszy tydzień oglądania tego wszystkiego i trochę mi się to rozlazło, nie udało się wykonać tak jak chciałem, tak jak planowałem pierwotnie, no, ale zobaczymy, jak to w czas wszystko zweryfikuje, jak będzie dalej. Jeśli jesteście zainteresowani dalszą częścią moich przygód z Bug Bounty i czy uda mi się coś znaleźć, po prostu zapraszam, obserwujcie mnie.